Kasia, jesteśmy w Rechaformie, w miejscu, gdzie tak naprawdę to jest taka kuźnia charakteru, można powiedzieć, bo tutaj do formy dochodzą sportowcy, ale też amatorzy, którzy po kontuzji próbują wrócić do pełni sprawności. I to miejsce, gdzie ty ostatnio bywałaś dosyć często. Powiedz, jaka tutaj panuje atmosfera i jak tutaj się pracuje. Zgadza się. Jest to miejsce, gdzie pod okiem specjalistów można dojść do pełnej sprawności, do mało tego, że do pełnej sprawności, ale też do dobrej formy po prostu fizycznej i z tego staramy się korzystać. Atmosfera tutaj panuje zawsze fantastyczna, także w dobrej atmosferze pracuje się jeszcze lepiej. Spotkaliśmy się dzisiaj, bowiem już jutro rozegramy mecz z Grotem Budowlanymi Łódź w Łodzi. Dzisiaj wyjeżdżamy na to spotkanie. Czego możemy się po tym spotkaniu spodziewać? Na pewno walki. Jedziemy tam zawalczyć o punkty, których potrzebujemy na pewno. Nie chcę przesądzać o wyniku przed rozegranym meczem, ale wiemy wszyscy, że Grot Budowlany to nie jest łatwy przeciwnik. Staramy się rozpracować go jak najlepiej, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsze spotkanie, 3-1 wygrała drużyna z Łodzi. Czy marzymy o rewanżu, czy to jest w naszym zasięgu? Pewnie, że tak. Gdybyśmy jechały tam nie wierząc w to, że możemy wygrać, no to po co w ogóle jechać, prawda? Boisko zweryfikuje wszystko. Tak jak mówię, trudny przeciwnik przed nami, ale mimo tego będziemy się starały pokazać, na co nas stać.